Partnerem programu jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorami programu są Salon Kosmetyczny Guido Beauty oraz Szkoła Matematyki Horyzonty, oferująca najlepsze kursy i korepetycje z matematyki, fizyki i chemii. Dzień dobry Państwu. Mirosław Małek, rybnicki olimpijczyk z Atlanty i przedsiębiorca, jest moim dzisiejszym gościem w programie Dziękuję, nie słodzę. Dzień dobry, Mirku. Dzień dobry, witam serdecznie Cię, Wacku, i oczywiście wszystkich oglądających portal rybnik.com.pl. Mirku, przez ostatnie dwa tygodnie śledziliśmy zmagania olimpijskie w Rio. Chciałem Cię zapytać, czy gdy siedziałeś przed telewizorem i oglądałeś zawody olimpijskie, przychodziły Ci na myśl wspomnienia z Twojego startu przed 20 laty w Atlancie? Mówiąc szczerze, miałem mało czasu na to, ażeby oglądać igrzyska, z uwagi na to, że urodziła mi się córeczka. Obowiązki sezonowe też jakby nie pozwalają na to, właśnie związane z przede wszystkim wiatrem i wodą, czyli praca w klubie, prowadzenie firmy Big Blue czy Pol 33. Nie pozwalały mi za bardzo śledzić tych igrzysk, ale oczywiście oglądałem wyścig medalowy Piotra Myszki i oglądałem wcześniejsze też wyścigi, przede wszystkim śledziłem to dzięki właśnie czasom, które pozwalają nam na to, żeby śledzić to wszystko jakby przez internet. I no, nasuwa mi się jakby parę refleksji a propos tego, co się wydarzyło tak naprawdę w Rio, bo naprawdę liczyliśmy na to, że Piotrek zdobędzie medal, ale nie ukrywam... No właśnie, co się wydarzyło, bo żeglarze ewidentnie zawiedli. Ciężko mi jest mówić o tym, że zawiedli, dlatego że na pewno oni dali jakby z siebie wszystko i mi nie wypada mówić, że zawiedli. Ja mogę się skupić może bardziej jako profesjonalista, bo na tym akurat się znam, na błędach, które zauważyłem. Było sporo wyścigów, inny kontynent, przygotowania były świetnie. Wydaje mi się, że też błędem było, i to myślę, że w którymś z wywiadów właśnie słyszałem, jak komentował to właśnie były olimpijczyk, czyli Przemysław Miarczyński, mój przyjaciel, że jemu się wydaje, że tutaj zawiodło w Rio, i ja tu pod tym bym się też podpisał, zawiodło zbyt duży profesjonalizm. Co to znaczy? To znaczy, że jechało zbyt dużo ludzi miało do powiedzenia Piotrkowi, co ma robić, a wydaje mi się, że to nie tędy droga, że to jest tak indywidualny po pierwsze sport i powinno się tam podejść indywidualnie bardziej do właśnie Piotrka, czyli on powinien mieć tak naprawdę jednego trenera zaufanego, a nie taktyka, nie pana od prądów, trenera jednego, trenera drugiego, dietetyka, masażystę. Ja myślę, że tutaj tego było... Bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Mirku, zawieli nie tylko żeglarze, myślę, ale wynik medalowy całej kadry Polski jest daleki od oczekiwań kibiców. Zaraz po olimpiadzie oczywiście rozgorzała dyskusja, dlaczego tak się stało i co zrobić, aby za 4 lata było lepiej, inaczej. I widzę, że ścierają się tutaj dwie wizje. Z jednej strony pojawiają się głosy, że polski sport powinien się specjalizować, iść w dyscypliny, które są w cudzysłowie medalodajne, tak? A z drugiej strony pojawiają się głosy, że powinniśmy postawić ewidentnie na sport masowy, na te dyscypliny sportu, które mogą przyciągnąć rzesze młodych ludzi, i to jest szansa na późniejsze medale olimpijskie. Która z tych wizji, hipotez jest Ci bliższa? To są hipotezy i to są właśnie wizje. Ja z doświadczenia i obserwując, i będąc jakby na bieżąco cały czas w sporcie i pracując w sporcie, ewidentnie zauważam jedną rzecz. Jedno to jest jakby, widzę naprawdę, ogólne jakby poruszenie Polaków, nawet w Rybniku naszym obserwuję, kiedyś sam biegałem na przykład po naszych rybnickich ścieżkach. Teraz widzę, że one po pierwsze się budują i po drugie naprawdę widzę sporo ludzi uprawiających ten właśnie zwykły bieg, zwykły rower. I to jest jakby się robi bardziej powszechne, już nie mówię w Polsce, w Warszawie, gdzie naprawdę na każdym kroku widać kogoś, kto biegnie, czyli świadomość jakby nasza wzrasta w tym kierunku. I to dobrze, dlatego że wszyscy wiemy, że sport to zdrowie, jest to naprawdę nam bardzo potrzebne
I to nie tylko właśnie matematyka, nie tylko język polski, nie tylko Okej, ale jak przełożyć to na olimpijskie medale? Także ja mówię, to jest ten jeden aspekt tak naprawdę sportu, który widzę, że idzie w dobrym kierunku i to mi się bardzo podoba i tu fajnie, że to jest wszystko jakby świadomość, czyli edukacja medialna w telewizji, Facebooki pokazują, że fajnie jest to jakby robić, uprawiać i to przynosi jakąś korzyść. Jeśli chodzi o już wyniki sportowe, absolutnie specjalizacja. Absolutnie zwrócenie uwagi, jeśli my chcemy, przecież to jest proste, jeśli chcemy mieć medale Igrzysk Olimpijskich, to musimy uprawiać sporty, w tych konkurencjach, w których są te medale rozdawane. No nie możemy uprawiać sportów, albo nie możemy się skupiać, albo wydawać publicznych pieniędzy, jeśli chcemy, tak jak mówię, bo możemy chcieć lub nie, bo Czesi na przykład nie mają takich ambicji medalowych Igrzysk Olimpijskich czy Słowacy. Oni nie mają, oni chcą powszechny sport. My w Polsce, jeśli chcemy, żeby te medale były, to trzeba specjalizacja. To musi być szeroka kadra na dole, jeśli chodzi o, dajmy na to, jeśli chodzi o windsurfing, tak? Czyli szeroka deskarzy, czyli mocno powszechnie idziemy w szkołach i tak dalej, a później już wąska specjalizacja, czyli jest 5-6 specjalistów, czyli zawodowców, którzy, to się nazywa niby ten sport olimpijski, się nazywa amatorskim. Absolutnie to nie ma nic wspólnego z amatorskim sportem. To jest sport wyspecjalizowanych ludzi, którzy tylko i wyłącznie to robią. W jakiej dyscyplinie tkwi ten potencjał do zdobywania medali na olimpiadzie? W Polsce tylko i wyłącznie i to widać po wszystkich jakby też igrzyskach i łatwiej jest to zrobienie i tańsze. Krótsza droga to w tych indywidualnych sportach jesteśmy dobrzy, czyli właśnie jak żeglarstwo, tam jest ileś medali do zdobycia i tam jesteśmy już naprawdę o krok, już na poprzednich igrzyskach i Zosia Klepacka i Przemek Mierczyński zdobyli po brązowym medalu, także tu widać, że jest to do zrobienia. Teraz zostały popełnione jakieś tam, wydaje mi się, błędy, ale no to już to jest do analizy trenerów i szkoleniowców na innym pułapie niż przeze mnie, ale ewidentnie w tych sportach takich indywidualnych mamy największe szanse. Dlatego, że to łatwiej przygotować po prostu jedną osobę w danej dyscyplinie, niż całą grupę. Jesteś teraz czynnym trenerem żeglarstwa. Jesteś mocno zaangażowany w życie naszej sekcji żeglarskiej przy Kuźni Rybnik. Prowadzisz swoją szkółkę. Pytanie moje jest takie, czy Rybnik ma potencjał taki, aby stać się wiodącym ośrodkiem szkolenia żeglarskiego w Polsce? Że to Rybnik będzie wydawał Polsce zawodników, którzy będą zdobywali medale na olimpiadach? No i to jest bardzo fajne pytanie, za które dziękuję Ci, Wacku. Dlatego, że nad tym po pierwsze, odpowiadając na to pytanie, po pierwsze jesteśmy, czyli i byliśmy, co jestem ja żywym dowodem, bo byłem na Igrzyskach Olimpijskich, także my jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o szkolenie w żeglarstwie. Ostatnie lata były troszeczkę zaniedbane. Ja mówię bardziej właśnie w tym szerokim takim wachlarzu właśnie przez to wydaje mi się też brak funduszy, brak jakby też, jakby to powiedzieć poprawnie, ale zaangażowania. To jest przeszłość, tak? Tak. Porozmawiamy o przyszłości. To jest przeszłość. Teraz przyszłość jest taka, że mamy władzę w Rybniku, która jest przychylna temu. Obiecała też nam, rybniczanom, że skierują się w kierunku wody. I jak na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że są to widoczne kroki, z czego jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Czyli, że ten nasz zalew rybnicki będzie jakby pokazywany bliżej Rybnikowi, rybniczanom, że ludzie będą prężniej korzystać właśnie z naszego zalewu. Co też za tym idzie? Idzie też za tym właśnie, że z tego co wiem, że nasz prezydent wybrał się do Sopotu, zobaczył jak wygląda program szkolenia w żeglarstwie. No i z tego co też wiem, ten program będzie wdrażany w Rybniku. Mam nadzieję, że to właśnie zaowocuje, może nie na przyszłe igrzyska, zawodnikiem, który będzie reprezentował Rybnik właśnie w żeglarstwie, ale następne na 99% podejrzewam, że tak może się stać, czego bym sobie przede wszystkim życzył, ale tak samo Rybnikowi i, no i myślę, że wszystkim mieszkańcom Rybnika.
Mirku, jesteś człowiekiem, który, sportowcem, który ze swojej pasji uczynił przedmiot działalności gospodarczej. Od lat prowadzisz szkółkę windsurfingu. Pytanie moje jest takie, dlaczego zrezygnowałeś z prowadzenia tej szkółki w Chorwacji? Funkcjonowała ona tam przez ładnych parę lat. No i wszyscy mnie o to pytają, dlatego że ja z Chorwacją się po mojej karierze sportowej bardzo mocno związałem. Nauczyłem się języka chorwackiego, ja i moja żona. Spędziliśmy tam 12 lat, ciężkich lat, budując kawał fajnej firmy, bo w sezonie przerabialiśmy tam, nie ukrywam, z 700 osób, szkoląc tylko i wyłącznie windsurfing, no co było dosyć wymagające dla nas. Dosyć sporo instruktorów zatrudnialiśmy. I jakby też inny kraj, czyli musieliśmy tam stworzyć spółkę, tam się to nazywało DO, czyli spółkę taką naszą polską z OO, gdzie trzeba było mieć dyrektora Chorwata. No było to dosyć skomplikowane, ale oczywiście dzięki temu, że sport nauczył mnie determinacji właśnie i iścia do celu, po prostu nie poddawanie się, udało się to stworzyć. Było to dosyć prężne miejsce na mapie Chorwacji i tak samo na mapie Polski, gdzie dużo Polaków po prostu tam do nas przyjeżdżało. Zrezygnowaliśmy tylko i wyłącznie z uwagi na to, że z żoną zdecydowaliśmy, że jest to zbyt duża dawka, zbyt trudne do prowadzenia, zbyt dużo rzeczy się już tam nam komplikowało, a nie ukrywam, że naszym marzeniem było tam od 10 lat i czekaliśmy z utęsknieniem właśnie na naszą wspaniałą Krysię, która już jest i ma ponad 2 latka, jest cała i zdrowa. I myślę, że to był główny powód tego, że myśmy zrezygnowali z Chorwacji. Walczycie w Rybniku i pytanie o Rybnik. Czym była podyktowana zmiana lokalizacji siedziby twojej szkółki nad Zalewem Rybnickim? Byłeś przy ośrodku w Stodołach, teraz jesteście paręset metrów dalej. Dlaczego? Dlatego, że nie będę chciał o tym mówić. Ja mam ten etap w swoim życiu za sobą. Był to dla mnie ciężki etap. Trafiłem na biznesmena, który kupił po prostu ten ośrodek. No i miałem z nim sporo po prostu nieprzyjemności i ja bym tak chciał to zostawić, dlatego że ten etap jest jakby za mną. Trochę ubolewam, dlatego że od 6 roku życia na boso biegałem po tym ośrodku i no wychowałem się, nie ukrywam, tam. Zostałem tam wychowany praktycznie przez Jurka Lewandowskiego, przez Olka Metlera, przez naszych właśnie trenerów. Był to ośrodek typowo żeglarski, na tym ośrodku myśmy się świetnie czuli. Ja tam stworzyłem właśnie jeszcze oprócz tego właśnie szkółkę windsurfingu, dlatego że u nas w klubie nie ma windsurfingu i chciałem jakby się podzielić moją wiedzą i moimi umiejętnościami z innymi ludźmi. No ale nie ma tego ośrodka, ten ośrodek został sprzedany przez spółkę EDF właśnie prywatnemu przedsiębiorcy, no, który teraz tam sobie działa. Ja musiałem się stamtąd niestety pożegnać. Klub też się musiał pożegnać, no i jesteśmy sąsiadami. Rozumiem. Twoim najnowszym dzieckiem biznesowym jest tor do wakeboardu utworzony w sąsiedztwie kąpieliska Ruda. Skąd w ogóle taki pomysł na taką inwestycję? Pomysł jakby dawno gdzieś tam tkwił, dlatego że te wyciągi jakby są już dosyć popularne na świecie. Ja to jakby widziałem, obserwowałem, ale jakby wiedziałem, że nie będę w stanie też wszystkiego sam zrobić i do tego projektu zaprosiłem Benka właśnie Pixe, który jest moim wspólnikiem właśnie w spółce, czyli w Big Blue, czyli za kąpieliskiem Ruda wynajmujemy od miasta piękny staw z wyspą. On nie ma nazwy i fajnie by było, tu się zwracam jakby do wszystkich mieszkańców Rybnika, żeby może pisali na portal, jakby się ten staw mógł nazywać, bo nie ma on nazwy, a jeśli ma, to ja o niej nic nie wiem, a chcielibyśmy go jakoś nazywać. Świetny pomysł. I myślę, że gdyby ktoś w jakimś takim konkursie, albo nie wiem, czy ty, Wacku, byś taki konkurs ogłosił i ktoś by wygrał po prostu, to ode mnie dostanie lekcję wake'u, a z kolei ten piękny staw będzie miał nazwę, co nie ukrywam, byłoby fajnie to nazywać nie stawem, tylko jakąś nazwą. Załatwimy to. Pytanie, Mirku, czy rybniczanie kupili ten twój pomysł i czy to miejsce cieszy się popularnością? Jak z frekwencją na torze do wakeboardu? To jest pierwszy sezon. Też mieliśmy bardzo ciężkie 3 lata załatwienia dokumentów. Pamiętajmy, że ponad rok czekaliśmy na przykład na zwykłe pozwolenie wodnoprawne. Ja nie znałem, mówiąc szczerze, Polski z tej strony i naszej machiny urzędniczej, no, która jest naprawdę, ona w zupełnie innych trybach działa.
ale jest to, to stoi, ja się strasznie z tego cieszę, dlatego że jest coś nowego, jest coś fajnego i mam nadzieję, że właśnie Rybnik będzie w tym uczestniczył. No, potrzebujemy jeszcze reklamy, potrzebujemy rozpędu, a przede wszystkim potrzebujemy wyedukować wszystkich, czyli musimy ich nauczyć na tym pływać. Jak będziemy ich sumiennie uczyć, poświęcimy czas Rybnikowi, to na pewno wychowamy tutaj naprawdę dosyć liczne grono osób, które będzie uprawiało ten sport. Śledzę, Mirku, na Facebooku aktywność rybnickich fanów wakeboardu. Oni umawiają się na spotkania na Twoim torze, ale również wyjeżdżają na Opolszczyznę. Dlaczego korzystają z usług konkurencji, a nie tylko właśnie z rybnickiego toru? Ale to jest genialne. Ja uwielbiam konkurencję. Rywalizacja w biznesie, jak i w sporcie jest absolutnie. Ja bym się cieszył, żeby ktoś jeszcze się znalazł w Rybniku. Może mniej narzekał na to, czego u nas nie ma, tylko wziął się, skupił, wynajął jakiś staw, przeszedł jakby przez te wszystkie też procedury, które ja przeszedłem i postawił wyciąg. Dlaczego? Dlatego, że on też będzie edukował innych i im więcej ludzi tak naprawdę będzie uprawiał ten sport, tym też ja będę miał więcej klientów. Także ja zachęcam jakby wszystkich tych, którzy też krytykują albo tych, którzy chcą to zrobić, zachęcam do tego, żeby zrobili, żeby postawili tor do wakeboardingu, dlatego że im więcej tego będzie, tym lepiej dla mnie, tym lepiej dla kogoś jeszcze, który też to postawi. Jest to tak naprawdę fajny sport, fajna rzecz, nie ukrywam, dosyć drogi jest ten wyciąg, dlatego myślę, że to by się dużo szybciej rozwijał, gdyby on nie był może tak drogi, no ale jest jakby droższy. Dlatego ja się bardzo cieszę, że ludzie się umawiają na Facebooku, jadą sobie, nie wiem, na Czeszki, jadą sobie do Czech popływać, bo tam jest taniej, tam jest drożej, tam jest lepiej, tam jest taka skocznia. To jest tak samo ci wszyscy inni ludzie, którzy tam się uczyli, do nas przyjeżdżają zobaczyć właśnie, jak to u nas wygląda, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Naszym wielkim atutem jest, nie ukrywam, kąpielisko Ruda, czyli po prostu ludzie, którzy już tam przychodzą. Dlatego, że każdy wakeboardzista też lubi się przed kimś pokazać, że coś potrafi, nauczy się jakiegoś triku zrobić, jakiś trik nowy wykonać. A tutaj są ci ludzie, którzy obserwują, którzy patrzą, którzy mówią wow, a też się po to tak naprawdę żyje, też się po to tak naprawdę wiele rzeczy robi, żeby ktoś inny powiedział wow. Dlatego tego się nie obawiam, mam nadzieję, że będzie coraz więcej ludzi też u nas. I serdecznie zapraszam, służymy radą i ja, i Benek, i moja żona, i żona Benka. Bardzo mocno jesteśmy zaangażowani jakby w ten projekt właśnie Rudy i mam nadzieję, że będziemy bardzo fajnie służyć właśnie Rybnikowi, Rybniczanom. Oczywiście. Mirku, chciałem zakończyć naszą rozmowę pytaniem osobistym. Jak sam wspomniałeś, od 2 lat jesteś szczęśliwym tatą. Co w Twoim życiu zmieniło się po pojawieniu się córki? Wszystko. Wszystko. Jestem naprawdę, mam dużo więcej, właśnie też Chorwacja może dlatego się też skończyła, bo już mi się kończyła jakby energia. Energia życiowa 40-latka, który po prostu, któremu czegoś brakowało w życiu. Może nie sukcesów sportowych, może nie pieniędzy, może nie jakichś tam ambicjonalnych spraw, ale jakby brakowało mi kogoś bardzo bliskiego, komu mógłbym jakby dać tą swoją energię i zostawić rzeczy, które też po mnie zostaną. I teraz właśnie się to wszystko zmieniło. Mam dla kogo pracować, mam dla kogo żyć, mam dla kogo codziennie rano się budzić, kto się do mnie uśmiechnie i powie dzień dobry, tato Mirku. To są, myślę, rzeczy dla mnie najważniejsze. Na nich przede wszystkim chciałbym się skupić, ale nie ukrywam, że też daje mi to mocnego, ale takiego mocnego kopa do życia, mocnego kopa do tego, ażeby w Rybniku zrobić coś fajnego właśnie dla żeglarstwa, dla rybniczan i dla tak samo tego właśnie projektu z Rudą związanego. I tym optymistycznym świadectwem szczęśliwego taty kończymy kolejne wydanie programu Dziękuję Nie Słodzę, a moim gościem był Mirosław Małek. Bardzo dziękuję, Mirku, za spotkanie. Dziękuję, Wacku, i oczywiście zapraszam wszystkich.